Nie można zapomnieć o Babrze, który był miejscem pierwszej zbiorowej egzekucji ludności cywilnej w II wojnie światowej. 120 mężczyzn wyciągnięto siłą ze swoich domów, wyleczono z pociągu, złapano na ulicy, poddano haniebnemu przesłuchaniu. Był wśród nich mój dziadek, mać, kolejarz. Zapędzono ich nocą na plac i dziesiątkami rozstrzeliwano. W ten sposób zabrano życie 107 ojcom, mężom i synom. Możemy wybaczyć Polakom, ale nie wolno nam o tym zapomnieć. Takie słowo wstępne do pracy Jana Tyszkiewicza. Egzekucja ludności cywilnej w Babrze 27 grudnia 1939 roku, napisał zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Możemy wybaczyć po latach, ale nie wolno nam o tym zapomnieć. Drodzy bracia i siostry, szanowni państwo, dziś, dokładnie dziś mija 69. rocznica tej zbrodni. Dziś stajemy przy ołtarzu pańskim, by oddać cześć i w modlitwie przed Bogiem orędować za, jak powiedziano, ojcom, za mężami, synami, w liczbie 107. Pierwsza egzekucja II wojny światowej. Egzekucja na ludności cywilnej pisała Wawer tę krwawą kartę historii. Wracamy więc pamięcią. Bo pamięć jest jak fotografia. Kiedy naciśnięto spust i zrobiono zdjęcie, zawsze do końca zostanie. Serce i wiara mówią nam o przebaczeniu. Dziś łączymy jedno z drugim i pamięć, i przebaczenie. Pamięć ważna, dlatego że idą nowe pokolenia. Przychodzi młodzież. Będąc w tym miejscu, również ona sobie zadaje pytanie, jak to było. Stąd my wyrastamy, jakie fotografie ma ta ziemia, jaki jest album historii. Bo człowiek bez historii umiera jak drzewo bez korzeni. Staliśmy się już nie dziećmi, tylko coraz bardziej dorosłymi ludźmi, uświadamialiśmy sobie to, że przy naszym świątecznym stole siedzą dwie polskie niobe. Nasza babcia i nasza ciotka, siostra mojego ojca. Jedna straciła tam męża,
syna, zięcia i wnuka. Druga syna, męża, ojca i brata. I nigdy przy tym stole nie było nienawiści, nie było wspomnienia nienawiści. Był żal, było wspomnienie, była przestroga, ale nigdy nienawiść. Tym właśnie chciałam się z Państwem podzielić, dziękując bardzo za tak liczne przybycie. Dziękując w imieniu i naszej rodziny, i w rodzin tych wszystkich, które tutaj stoją i które wspominają i pamiętają o swoich najbliższych, bo to kawałek naszej polskiej trudnej historii. Przebaczajmy i pamiętajmy. Dziękujemy serdecznie, zwłaszcza księdzu dziekanowi. Dziękujemy kombatantom, młodzieży szkolnej, która w swój wolny czas wraz z opiekunami przybyła na tą uroczystość. Dziękujemy rodzinom, których dotknęła bezpośrednio ta tragedia, mieszkańcom Wawra, którzy pamiętają o tym miejscu, przychodzą na to miejsce, wspominają osoby, które poległy.